Cześć, jesteśmy uczniami zespołu szkół sportowych w Tychach. I dzisiaj chcielibyśmy się dowiedzieć, co to jest właśnie mowa nienawiści. Zapraszamy do naszej szkoły. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co na ten temat mówią mądre księgi. Mowa nienawiści z angielskiego hate speech oznacza używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby lub grupy osób. Mowa nienawiści przejawia się jako hating, przemoc słowna, nękanie słowne przez internet, obrazy, znaki, gesty. A jak mowę nienawiści postrzegają ludzie młodzi oraz sportowcy? Z nami dzisiaj tutaj Łukasz Sokół, zawodnik IKS Tychy i chcielibyśmy mu zadać kilka pytań dotyczących mowy nienawiści. Pierwsze moje pytanie to, co rozumiesz przez mowę nienawiści? Dzień dobry, tak w ogóle chciałem się przywitać. Przez mowę nienawiści rozumiem to, że ludzie świadomie lub nieświadomie obrażają inne osoby, wyrzucają swoje żale jakieś, gniew, złość poprzez obrażanie drugiej osoby i sprawianie komuś przykrości. Co rozumiesz przez mowę nienawiści? No to różne wulgaryzmy, obelgi. Dobrze. Gdzie najczęściej spotykamy się z tym zjawiskiem? W szkole, mam takie wrażenie. Czy dotknęło to kiedyś ciebie osobiście? Byłaś ofiarą? Tak. A w jaki sposób? Koleżanki mnie szykanowały. W jaki sposób radzisz sobie z negatywnymi emocjami? No. Siadam, zaczynam słuchać muzyki przez słuchawki i się uspokajam. Co radzisz hejterom, którzy na co dzień są przepełnieni tym zjawiskiem? Żeby mieli choć trochę w sobie empatii i pomyśleli, jakby to było, gdyby ich szykanowali. Osoby, które stały się ofiarami mowy nienawiści, muszą być bardzo smutne. Pani profesor, do czego może doprowadzić właśnie mowa nienawiści? Mowa nienawiści prowadzi do smutku, zamknięcia w sobie, depresji, braku poczucia własnej wartości oraz samobójstwa. A czy sprawcy, którzy dopuszczają się mowy nienawiści, pozostają bezkarni? Nie. Według prawa polskiego osoby, które dopuszczają się przemocy lub groźby wobec innych osób, podlegają karze: grzywny, pozbawienia wolności na określony czas, wpisanie czynu do kartoteki policyjnej, co powoduje problemy w życiu codziennym. Posłuchajmy zatem, co pytania ma policjant, z którym przeprowadziłem wywiad, wolontariusz Kochola. Czy to podlega karze? Jeśli tak, to jakiej? Tak, kodeks karny wskazuje na 3 artykuły. To jest artykuł 119, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf 2 tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie 1. Czyli na przykład poprzez nawoływanie w internecie, na różnych czatach, tudzież portalach społecznościowych. Artykuł 256 kodeksu karnego mówi nam, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. I trzeci artykuł 257 kodeksu karnego. Kto publicznie znieważa grupę ludzi albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Pani profesor, czy mogłaby Pani podać jakieś propozycje, jak właśnie można przeciwdziałać mowie nienawiści? Przede wszystkim powinniśmy prowadzić kampanie przeciwdziałające temu zjawisku. Nastawiać się pozytywnie do świata i ludzi. Mówić o tym problemie oraz szanować innych. Trudne emocje towarzyszą nam na co dzień. My postaraliśmy się dowiedzieć, jak radzą sobie z nimi sami sportowcy. W jaki sposób radzisz sobie z negatywnymi emocjami?
z negatywnymi emocjami, próbuję przekierować się na coś pozytywnego, czyli zajmuję się, nie wiem, jakimś hobby swoim, czymś, co mi sprawia przyjemność i najważniejsze, żeby też po prostu wychwycić to, kiedy te emocje się pojawiają i móc w odpowiednim czasie na nie zareagować. W szkole przeprowadziliśmy ankietę na temat mowy nienawiści. Pani profesor, czy mogłaby Pani nam przybliżyć wyniki przeprowadzonej ankiety? Ankietę przeprowadziliśmy wśród 53% kobiet oraz 47% mężczyzn. W ankiecie brali udział nauczyciele, gimnazjum oraz klasa podstawowa 6. Nasi ankietowani na pytanie, czy spotkałeś się z mową nienawiści w internecie, w 86% odpowiedzieli, że tak. Z mową nienawiści nasi ankietowani najczęściej zetknęli się na portalach społecznościowych oraz innych stronach internetowych. Używałaś mowy nienawiści w internecie, większość naszych gimnazjalistów i nauczycieli odpowiedziała, że nie. Większość osób, które używała mowy nienawiści, robiła to po to, żeby się bronić lub w odpowiedzi na nią. Niestety na pytanie, czy kiedykolwiek ktoś używał wobec Ciebie mowy nienawiści, większość ankietowanych odpowiedziało, że tak. Emocje, które wywołuje mowa nienawiści, to bezsilność, niepokój i strach oraz motywacja do działania. Większość osób, które spotykają się z mową nienawiści, niestety ją ignorują. A przecież powinni zgłaszać nadużycie administratorom stron, czy włączać się w kampanię przeciwko niej. Na pytanie, co według Ciebie należy zrobić, aby zapobiec mowie nienawiści? 27% ankietowanych odpowiedziało, że nie powinniśmy zwracać na nią uwagi. Na szczęście 21% osób uważa, że powinno się usuwać takie wpisy z internetu, a 20%, że powinno się upowszechniać wiedzę o tym problemie. A teraz posłuchajmy porad, które do młodzieży skierowała policja oraz sportowcy. A wywiad prowadziliśmy my i nasza koleżanka Dominika. A co mógłby Pan poradzić hejterom, którzy są na co dzień przepełnieni tym zjawiskiem? Żeby zajęli się czymś pożytecznym w swoim życiu. Jaką terapię zastosowałbyś, aby uleczyć właśnie takiego hejtera? No, przede wszystkim musiałby ruszyć za przeproszeniem swój tyłek od komputera i zacząć coś robić, żeby mieć jakieś swoje zajęcie, zainteresowanie, hobby, cokolwiek, gdzie swoją uwagę i energię przeznaczy na coś, co będzie jemu i innym sprawiało jakąś tam pożytek i satysfakcję jemu. A nie, jeżeli jest bezczynności i jakieś tam swoje żale, smutki przelewa wtedy na inne osoby i złość. I teraz ostatnie moje pytanie. Jakie rady może Pan przekazać młodzieży, która bardzo dużo czasu spędza w internecie i jest narażona na właśnie mowę nienawiści? No to tak już mówiliśmy wcześniej właśnie, żeby nie brać tego do siebie, że jest się atakowanym, samemu tego nie robić, no i spędzać mniej czasu przed internetem, a więcej na świeżym powietrzu. Dobrze, dziękujemy Panu za wizytę. Jakie rady lub wskazówki może Pan przekazać młodzieży, która bardzo dużo czasu spędza w internecie i jest narażona na to zjawisko? Chciałbym Wam przekazać, że jeżeli myślicie, że w sieci lub w tłumie możecie bezkarnie powiedzieć, wykrzyczeć wszystko, co myślicie, to jesteście w dużym błędzie. Kodeks karny skatalogował przepisy zabraniające mowy nienawiści. Faktem jest, że do tej pory przepisy te nie były masowo egzekwowane, a sprawcy represjonowani. Jednak ostatnie zdarzenia pokazują, że to się zmieniło, a tak zwani hejterzy powinni zastanowić się nad swoim zachowaniem. Ponadto młodzieży radzę się zastanowić nad swoim postępowaniem w sieci. Życie jest kwestią wyboru, których człowiek dokonuje. Podejmując decyzję o wpisie na forum lub innym portalu społecznościowym, mającym na celu obrazić inną osobę, wyśmiać,
nie myślicie o tym, co może się wydarzyć za chwilę. Mam tu na myśli konsekwencje prawne. Czy warto zmarnować sobie życie głupim wpisem? Co tym zyskamy tak naprawdę? Chyba nic. Pracując w policji słyszałem wielokrotnie, jak młodzi ludzie tłumaczą się, że nie znają prawa, że nie wiedzieli, że tak nie można robić. Nieznajomość prawa nie jest wytłumaczeniem. Wy już wiecie, że jest to prawem zabronione. Pamiętajcie także, że na zjawisko mowy nienawiści macie prawo, a nawet obowiązek reagować i takie zjawiska zgłaszać do organów ścigania. Poza tym proponuję spędzać więcej czasu w tak zwanym realu, a nie w wirtualnym świecie, który wielokrotnie ma negatywny wpływ na radzenie sobie z problemami w życiu codziennym. Internet ma nam pomagać w życiu codziennym, a nie zastępować. Na moje pytania odpowiadał funkcjonariusz pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Dziękuję również. Się nudzę w sieci, spędzam dzień, a złe komenty dla mnie są jak tlen. Zamiast miłości generuję jad i jednym wpisem mogę zniszczyć świat. Kiedy od hejtu odpadają. My już się z wami żegnamy i mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam temat, co to jest mowa nienawiści. Pamiętajcie, czy to dzień, czy to noc, dobre słowo ma swą moc. A dla tych, co popadli w dał, jakim jest hejtowanie, oto nasza terapia dla hejtera. Dają ci ręce, wykorzystaj je jak w tej piosence. Widzę, hejterze, że jest ci smutno, znienawidziłeś już całą ludzkość. Współczuję szczerze ci, bidulo, przytulę cię, jakbym był twoją matulą. Wiem, że w życiu bywa ciężko, ale cudzy sukces nie jest twoją klęską. Ciągle piszesz na innych kalumnie, zfrustrowany hejter, to nie brzmi dumnie. Jesteś zły, emanujesz dym, kiedyś zmądrzejesz i będzie ci wstyd. Przestań pokazywać swoją słabość, odłóż niepotrzebne pochy na bok. Kiedy pisuję, daj mu hak, pewnie zazdrości i chce być słab. Nie dawaj lajka, jak już to banan. Dopijam polo, to dobra zmiana. Kiedy od hejtu opadają ci ręce, wykorzystaj je jak w tej piosence. Kiedy cię hejter agresją nęka, bądź sobie sobą, nie pękaj. Rób dalej swoje i bądź spokojny. Nie prowadź z nim na hejty wojny. Kiedy pisuję, daj mu hak, pewnie zazdrości i chce być słab. Nie dawaj lajka, jak już to banan. Kiedy pijam polo, to dobra zmiana. Kiedy od hejtu opadają ci ręce, wykorzystaj je jak w tej piosence. Kiedy pisuję, daj mu hak, pewnie zazdrości i chce być słab. Wykorzystaj je jak w tej piosence. Zamiast grać nową ofiarę na cel, uśmiechnij się, nastawienie zmień. Lepszą twarz bliźniemu pokaż, wtedy może ktoś cię pokocha. Wtedy może ktoś cię pokocha. Wtedy może ktoś cię pokocha. Przytul hejter.